Cześć Wam dzisiaj jest Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Nie Niepak w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek jest e, relatywnie normalny. Nie wiem jak do tego doszło, nie wiem jak to się stało, ale dziś powinien być relatywnie normalny odcinek. Przede wszystkim zacznijmy od dwóch rzeczy, że postaram się gadać szybko je na temat. Może mi nie wyjść, może mi totalnie nie wyjść, więc taki jest plan, a druga rzecz jest taka, że mieliśmy aktualizację. Przed chwilą wbiło mi do gry ponad 500 mega i nie wiem co się zmieniło, nie widzę patchnotów w tym momencie. Znaczy czy się nie wyświetlają mi się patrzą, to żeby był jakiś patch, co oznacza, że coś jest nie tegas. I jeżeli zajrzycie do maila, to nie ma tam informacji na temat tego, że coś się zmieniło, czy został naprawiony jakiś błąd i coś przestawili, i coś jest inaczej, jada, 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 jada. O, właśnie, tutaj też jest ciekawa informacja. Tutaj i tylko w tym miejscu jest imbryczek czerwonej i czerwonej filiżanki. O filiżankach dzisiaj będzie więcej, ale o innych filiżankach. I to jest jedyne miejsce, w którym są te filiżanki, prócz jednego, które było FOMO, jak była latająca ta wysepka ta od Hexen Circle w mądzie, no to tam też mieliśmy ten zestaw. To były jedyne dwa miejsca, gdzie to było, co podbija kilka różnych dziwnych teorii na temat tego. Kto, co jak jedną z wiedźm jest. No ale dobrze. Był patch, była aktualizacja i nie wiem, co się mu podziało. Nie wiem, co zostało zmienione. Nie ma żadnego maila, który by nam mówił, co się mu podziało. Ale, ale, ale Diluk ma dzisiaj urodziny, więc jeżeli ktoś ma gardą tą postać, może nawet na ostatnim streamie, to jest ten moment, to jest ta chwila, żeby zabrać go na specjalną przejażdżkę Muszę o tym powiedzieć, bo Fushi mi grozi dokonaniem na mnie i i zrobieniem mi krzywdy, jeżeli zapomnę na dzisiejszym odcinku wspomnieć o tym, że Diluk urodziny ma. Więc jest, jest, jest. Jest, jest, można go nawet zabrać na specjalną przejażdżkę. W razie czego mrugam dwa razy, jakby ktoś się zastanawiał, mrugam dwa razy, tak, tak jest. Oprócz tego, oprócz tego pamiętajcie, że trwa w tym momencie Savoring the Breeze, czyli ten event, który mamy, z którego są primogamy do przygarnięcia, jest ich troszeczkę więcej niż myślałam, że będzie. Pozwolicie, że sobie tutaj tak przeskoczę i kliknę. I oczywiście jest to jeden z tych eventów, których nie jesteście w stanie machnąć przy jednym zamachu wszystkiego na raz, co oznacza, że tam trzeba się codziennie zalogować do gężina, aby tutaj w bicie odebrać punkty, spalić rezinę. Aha, spaliłem rezinę i coś tam jeszcze jest, co daje mi łącznie 60 punktów, bo udało mi się wczoraj zalogować tak, żeby gra to widziała. Co oznacza, że tutaj powinniśmy mieć co? To jest jedno. Owocki. są rich and smooth flavors. Co to jest rich and smooth? Nie jestem przekonany, czy to jest to, co ja powinienem zrobić w tej meluzynce. Wydaje mi się, że. Tak, no chyba, ch chyba tak, chyba tak, doskoczyło kolejne do menu, w ogóle fajne jest to menu, fajnie to opisali, fajnie te wszystkie informacje tutaj złożyli do kupy, to jest ostatnia, której brakuje? Myślałem, że tego będzie więcej, chyba że po prostu pokazuję następną. Ewentualnie jest więcej różnych kombinacji, których ja nie zrobiłem. Co my tutaj mamy? Meluzynka ostatnio daje w pomidory. No to, to dobrze, dobrze, rozumiemy. And refreshing bubble. Sok pomidorowy z gazowanym i z miętą. Ja wiem, że to nie są nasze pomidory, takie, takie totalnie ludzkie, ale czuję się nie do końca... O, jest, jest więcej, czyli więcej się tego pojawia, tak? Za każdym razem jak skończymy doskakuje kolejne. Okej, okay, tu jest 11 na 24, teraz przeuważyłem. Jest lepiej, zacznijmy od tego. Must special flavoring. To pewnie będzie to, nie? Fonta, kawa i. Okej, okay, meluzyny mają dziwny smak. Nie, 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 nie jestem przekonany do tego co one tutaj robią. Nie jestem przekonany, czy to ma być to, ale pod kolor pasowało do tej konkretnie meluzyny. O, Z orzechami! Nice! Okej, okay, może i to. Nie spodziewam się, że to będzie kwaśne, ale też nie jestem w stanie zidentyfikować, co to jest. Dla mnie to są rozpuszczone muszelki morskie, więc hurdur, durdur. Zgubiłem się, zgubiłem się. I tutaj mamy coś, claim commission, czyli muszę zrobić dzisiaj jeszcze dwa questy, i będę miał dodatkowe punkty. I wbrew pozorom, to nie będzie jeszcze wszystko, bo tutaj jest dużo tego do występkania. Stąd też przypominam, żeby codziennie się logować, bo jesteśmy dopiero na 12 z 24, czyli przy tym tempie. Jutro, pojutrze, najwcześniej mi się udaje, jeżeli dzisiaj odbierę punkt i będę pamiętał o wszystkim. Więc przy dobrych wiatrach, jutro, pojutrze, będzie to skończone, czyli 3-4 dni na zrobienie tej minigierki. Jest, jest więcej niż zazwyczaj w tego typu zabawie. Więc w ten sposób przypominam, w ten sposób przypominam i przeskakuję dalej do kolejnej informacji, którą mamy. A kolejną informacją jest, że odbył się niedawno w Krakowie, konkretnie 27 kwietnia, Genshin Meet. Było to na ulicy Senatorskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jeżeli dobrze rozumiem, trwa od 9 do 19 27 kwietnia oczywiście, czyli kilka dni temu i mieliśmy tam swoich ludzi, mieliśmy tam swoich ludzi, macie tutaj z oficjalnej strony Genshin Mita jak to wyglądało, jest to jedno ich zdjęcie promocyjne, więc tego zdjęcia używam, a resztę rzeczy macie tutaj od Juriana i mam wstawione te, gdzie za bardzo nie widać twarzy czyli z koncertów, no to wiadomo, tam grających widać, ale nie widać uczestników, bo tak jakby zgody też nie mamy, więc jeżeli siebie tam widzicie, dajcie okejkę, że jesteście, ale przepraszam, że jesteście tyłem, nie mieliśmy takich ujęć, no i też nie mamy pozwolenia żeby pokazywać was od przodu, ale jest, jest całkiem fajnie, więc pozdrawiamy Genshin Mit, no i te listki, te listki, które były poukrywane i pochowane po całej lokacji, po całej miejscówce, tak, żeby tam można było pobiegać, więc jest. Z mojej perspektywy wygląda to czadersko i ja jestem na tak i żałuję, że mnie nie mogło tam być, bo, bo nie byłem w stanie tam być, ale, ale, ale jest wypas, jest wypas plus, no mieliśmy swoich ludzi, postaraliśmy się, o tym, że mieliśmy swoich ludzi dowiedziałem się po Genshin Micie, więc dur dur. ale byliśmy, byliśmy przygotowani, byliśmy przygotowani, Pozdrowienia, jesteście awesome. Dziękuję Jurian i za zdjęcia. Tyrkon znaczy się Arle Merk. Mamy merchandise związany z Arle. I jak wam mówiłem, że będzie więcej filiżanek, to jest więcej filiżanek. Ta konkretnie na którą patrzycie, kosztuje 154 t ich Rinimbi, czy jak się nazywa ta waluta w Chinach, Co na nasze się przekłada na około 85 zł w tym momencie po obecnym kursie troszeczkę ponad, ale weźcie pod uwagę, że trzeba dojrzeć takie rzeczy jak przesyłka albo i nie przesyłka. Jeżeli nie kupujecie, no to wtedy wychodzicie te 85 zł złotych do przodu. Ciekawe, ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi konkretnie o tą filiżankę, to link będzie na dole w przypiętym komentarzu. Od 1 maja będzie dostępna do przygarnięcia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wszelkie informacje są podane za Genshin Update. Mamy tutaj również info, jak ona duża jest, więc ma 100 mm, jeżeli chodzi o wielkość, 71 wysokości, talerzyk ma około 150 mm i plus minus 16 mm wysokości. Łyżeczka ma 160 mm i jest to zestaw bardzo zbliżony do tego, który już wyszedł do Genshin'a, czyli z Linet. Bo jeżeli nie zauważyliście, to Linet na swojej idol animacji odpala się i tam popija herbatkę, no i podłapała to po father, po ojcu, czyli po Arlekinie, która to robi dokładnie to samo na niektórych swoich animacjach, co oznacza, że jeżeli, no, chcecie mieć zestaw, to da się już zamówić dwie, z tym, że Arlekin będzie dostępna po 1 maja, czyli w sumie jutro. Szybko, bardzo szybko. To je tyle w tym temacie, więc ja bym przeskoczył do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne są poprawne w momencie wycieku, ale to się może zmienić do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od tego, że mamy zmiany z Chlorint. w ogóle była aktualizacja do bety. Jesteśmy teraz na 4.6.2 4.6.5 Whatever, dobra, nie mam zanotowanego tego przed oczami, ale to jest kolejna aktualizacja. Wczoraj gadaliśmy na temat dodanych animacji i grafik do nowego endgame'u, które się tam pojawiają, które zostały bardzo pozytywnie odebrane, znaczy się animacje, grafiki i cała reszta, a gameplay to tam swoją drogą. Największym problemem tego gameplayu jest, że jest go mało, ale nie tym się dzisiaj zajmujemy, więc przeskoczmy do tego, czym się zajmujemy, a to są zmiany z postaciami i na razie mamy troszkę więcej o Clorind. Więc jeżeli o Clorind idzie, to rozbawszymy też przy okazji to, co jest z konstelacjami, czyli coś czego nie ruszyliśmy poprzednim razem, a tym razem się zmieniło, więc możemy się do tego nawet bezpośrednio odnieść. Więc jedna z rzeczy, która została zmieniona, to jest pasywka. Pasywki są trzy: Nightwatch Yield, Dark Shattering Flame oraz Lawful Remuneration, remuneration. Remun ja jakoś tak, jakoś tak. Więc ta, która jest zmieniona konkretnie, to jest środkowa Dark Shattering Flame. Ale tak przypominając tylko pierwsza Nightwatch Yields daje nam możliwość zobaczenia na mini gdzie są specjały z Fontaine, czyli biegając sobie z Chlorint. W teamie będziemy na minimapce widzieli, że a tu jest coś tam z fontem, tam jest coś tam z fontem. Ta, która się zmienia, to przeczytam wam od razu nową. Wygląda tak, że jeżeli ktoś z naszej drużyny będący w zasięgu odpala reakcję związaną z elektro na przeciwniku, zostają zwiększone obrażenia z normalnego ataku i last lightning. Było 17%, teraz jest 20% ataku Klorint na 15 sekund. Maksymalnie można mieć 3 staki tego buffa, Każdy stack jest liczony osobno, jeżeli chodzi o cooldowny. Maksymalna ilość obrażeń, która może zostać podbita z tego była 1530, teraz jest 1800, więc jest to buff. Jeżeli chodzi o konstelacje, to może polećmy po kolei ze wszystkimi i dwie pierwsze się zmieniły w tej aktualizacji, co oznacza, że zaczynamy od tego, co zostało zmienione i przesunięte, a potem polecimy z tymi, które znamy, były, ale jeszcze ich na tych odcinkach nie rozbebeszaliśmy, czyli pierwsza konstelacja o nazwie From This Day I pass The Candle's Shadow Veil. Kiedy na nas jest aktywny stan Hunt the Dark Knight's Watch. Mamy elektro Damage obrażenia od Chlorind. Normal ataku wchodzą w przeciwnika. Będziemy to triggerowali... Będzie to triggerowało dwa skoordynowane ataki, liczone jako Nightshade Shade, się koło przeciwnika, spawniący się koło przeciwnika, zadając po 30% ataku Chlorind jako elektroobrażenia. Ten efekt mógł w starej wersji wystąpić co 1 sekundę, teraz może co 1,2. Czyli lekki nerf jest troszkę dłuższy cooldown na tym. Wchodzące z tego obrażenia są liczone jako normalne Normalny atak. Jeżeli chodzi o drugą konstelację, nazywa się Now As We Face the Perils of the Long Night. I tutaj jest tak, że pasywny talent Dark Shattering Flame jest zbuffowany. Kiedy pobliskie postacie w drużynie odpalają reakcje połączone z elektro na przeciwniku, obrażenia z normalnego ataku i Last Lightfall są zwiększane z 24% na 30. Czyli widzicie to, nawiązuje do tej pasywki, którą mieliśmy, i jest ładnie podbite. Jest to oczywiście w oparciu o atak Chlorind na 15 sekund. Maksymalnie możemy mieć. Trzy staki tego buffa. Każdy stak ma osobny cooldown, więc nie są one synchronizowane ze sobą. Kiedy mamy na sobie wszystkie trzy staki, zwiększa się odporność chlorint na przerwania. Co więcej, maksymalne obrażenia z tego bonusu mają górny cap. Było to 2160, teraz jest to 2700, więc jest troszeczkę buff. Lecąc dalej, trzecia konstelacja nazywa się I Pledge to Remember the Out of Daylight. I tutaj mamy zwiększenie Haunt of the Dark o trzy poziomy do maksymalnie 15, czyli do Dostajemy buff do Elemental Skilla. Lecąc dalej, czwarta konstelacja nazywa się To Enshrine Tears, Life and Love. Kiedy Last Lightfall zadaje obrażenia przeciwnikowi, damage jest zwiększony w oparciu o Bond of Life, który mamy na Chlorindri. Tutaj procentowy przelicznik jest. Za każdy 1% Bond of Life, który mamy na sobie, zwiększają się obrażenia Last Lightfall o 2%. Maksymalnie w ten sposób możemy wykręcić 200% dodatkowych procent Last Lightfall. Więc obrażenia tutaj powie Powinny polecieć stongs bardzo mocno. To wygląda na fajną konstelkę. Zobaczymy w praktyce. Jeszcze muszę podpytać testujących beta testerów, jak oni to widzą i do czego mają dostęp i jak bardzo im się to podoba, jeżeli im się to podoba. Przeskakując dalej mamy coś, co się nazywa Holding Down's Coming as My Votive. I tu zwiększa się poziom tego Last Lightfall o 3 do maksymalnie 15 poziomu Last Lightfall. To oczywiście jest ult naszej postaci. I ostatnia, szósta konstelacja And so shall I never despair 12 sekund po tym, jak Hunt the Dark zostaje użyte, crit rate Chlorind jest zwiększane o 10%, a jej crit damage o 70%. Dodatkowo, kiedy Night Watch jest aktywne, Glimbright Shade pojawia się przy odpowiedniej okazji, zmniejszając obrażenia, które wchodzą w Chlorind o 80%, i zwiększając jej szansę na przerwania, również atakując przeciwników, zadając 200% Chlorind ataku jako elektroobrażenia. Te obrażenia są liczone jako normalny atak, co musi mieć miejsce żeby Glimbright Shade się pojawił, przede wszystkim Chlorint musi być zaraz zaatakowana przez przeciwnika, czyli przeciwnik musi jechać z atakiem w Chlorint. Dodatkowo Chlorint musi używać swojego Impaled Night Pact, czyli to jest ten status z Handy Dark z Elemental Skilla. Tylko jeden Glimbright Shade może być przyzwany w ten sposób w tym samym momencie, jest zmienna ilości sekund, nie wiemy jak duża ona w tym momencie jest. W trakcie trwania jednego Nightwatcha 6, shadów w ten sposób przyzwanych być może. Więc taka sytuacja. Okej, okay, rozbebeszyliśmy to troszeczkę, to trwało, a ja bym zahaczył jeszcze jedną rzecz, że co jest z pozostałymi postaciami, co w tej wersji bety się zmieniło. Na ten moment nie mamy informacji, żeby zmieniło się cokolwiek. Bardzo często tak jest, że mówią, że nie, 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 nie zmieniło się nic, nie zmieniło się nic, a następnego dnia mamy wysyp, że to, tamto, tamto i wam to się jednak zmieniło. Ale tutaj na chwilę obecną nie ma żadnych zmian z setosem odnotowanych, i również nie widzimy, żeby cokolwiek z Cygwin się zmienił. Więc na becie bez zmian, ale za to są coraz mocniejsze ploty, że. Seagie wygląda tak, jakby miała lecieć na standard, że są drobne podejrzenia, że Sigwyn, pomimo tego, że nie mamy nic plików potwierdzających tę teorię, to Sigwyn wygląda tak, jakby miała lecieć na standard, bo jest bardzo underwhelming. Beta testerzy po pierwszym wrażeniu, że bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się nią gra, ma fajny kit, jest, jest sympatyczna do grania, stwierdzają, że to wygląda bardziej jak postać czterogwiazdkowa niż jak postać pięciogwiazdkowa. Co podbija teorię, że oryginalnie na samym początku ona była czwórką, została zamieniona na piątkę i jeżeli została zamieniona na piątkę, to nie została jakoś wybitnie mocno Chociaż jej kit od momentu, kiedy ciekło, że jest czwórką, zmienił się bardzo mocno i dość brutalnie. Co oznacza, że Sigwyn może faktycznie pojawić się na banerze standardowym, bo nie wygląda jak typowa piątka ze specjala. Raczej, jeżeli będzie pozostawała na specjalnym bannerze, to najprawdopodobniej będzie jedną z najsłabszych postaci, które mamy. Stąd była teoria, że z kolejną aktualizacją Bety zostanie albo zbuffowana mocno, albo zaczną się pojawiać jakieś takie mocniejsze sugestie, że ona na standard leci. Jako, że nie została zbuffowana, to ludzie zaczynają... Szemrać, że standardową postacią ona jest. Żeby nie było nieporozumień, najprawdopodobniej jej łuk jest specjalem i pozostanie specjalem. Co do postaci, bardzo możliwe, że przeskoczy na standard. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Będę meldować się, coś będzie zmieniało. Ta informacja zasmuciła mnie wielce ze względu na to, że chciałem łapać konkretnie Sigi, Ale chyba skupię się jednak na złapaniu broni dla foki, która również w tej aktualizacji przywinąć się powinna. Pamiętajcie, że w tym momencie trwają co najmniej dwa konkursy, bo zmaściłem coś chyba ja i trzeci jeszcze nie wystartował więc mamy Domain Challenge oraz Majówkę i konkurs zapowiadany przeze mnie wczoraj, który wczoraj powinien był być wystartować. Jeszcze nie pykno, więc muszę zapytać Erebis, co zrąbałem i co powinienem był kliknąć, żeby to tam było, a czemu tego nie ma, więc... Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, zaraz to ogarnę i zaraz się dowiem, co jest nie tak. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Fushi Rangenwender. pozdrawiamy bardzo mocno i serdecznie jesteś osom. Awesome. Mam nadzieję, że broczek z tym gościem, ale w wersji kostiumowej Dobrze ci służy? Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. A ja chciałbym przypomnieć, że wciąż trwa daily check web event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 29, a w nim nic. 29? Jakim cudem 29? Czy ja jednego dnia czegoś nie odklikałem? Tak, jednego dnia czegoś nie odklikałem. Dziś jest dzień 30, ludzie. Dziś jest dzień 30. I dokładnie to samo, ta sama sytuacja jest w Honkai Stareilu, jest dzień 30, a ja jestem na dniu 29. Nie wiem, czy wczoraj nie klikam, czy przedwczoraj nie klikałem. Jak do tego doszło? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale, coś, coś mi umknęło, coś mi umknęło. No i tutaj też jest ten dodatkowy pasek z rzeczami do odebrania. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi Dom pozostał wam na Parametric transformerze. W moim wypadku jest to jeden dzień, więc jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to jutro będzie ten licznik 24-godzinny. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione: więc, Lisi Magowie, Wasza Magia jest Potężna, jesteście osom. Lisi Arcy Magowie, Wasza Magia jest Arcy Potężna, jesteście Arcy Osom. Arcy, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. I lisi Twitcher Nauci, Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza Magia jest Twitcher Potężna, jesteście Twitcher Osom. Na Twitchu widzimy się może zaraz na montażu, a może dopiero jutro. Zobaczymy, zobaczymy. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzianka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karędzi Wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! Nie czasu, dobra, więc nie Ale ten d to. to. zmieńmy go, może zmieńmy go, bo nie czuję się komfortowo, patrząc. Ja wiem, fuzja, tak, 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 rozumiem, szanuję, okej, okay, wróćmy do kogoś, kto. tak. O, od razu lepiej.